Siemanko, siemasz panowie. Sylwester, takie pytanie mam do ciebie jedno. Słucham ciebie. Mówiłeś wiele razy tam na swoich materiałach, czy też na live'ach, że rozmowy z fejmem, między tobą a fejmem toczyły się już na samym początku tej federacji. Tak, zgadza się. Od pierwszej gali tam miałem walczyć właśnie z Magikalem. Ale wtedy nawet Boxdel mówił, że nie psuj sobie. Ja mówiłem o tym na konferencji, że. Tak. Właśnie pamiętam, żebyś nie psuł sobie PR-u. Dokładnie. Coś takiego było. I słuchaj, pytanie mam do ciebie takie, czy ty wiążesz jakąś przyszłość właśnie z fejmem, czy twoje wystąpienie ograniczy się tylko i wyłącznie do Błońskiego i ewentualnie do Daniela Rusina? Czy jest może jeszcze jakiś plan na inne przyszłe walki? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo się nad tym sam zastanawiam. Ja chciałem traktować tutaj udział w MMA jako taką przygodę, dobrze się bawić, ale już czuję, że się nakręcam za bardzo, że mi to wiesz, wpływa na psychikę, przeżywam, kurczę, co będzie jak ja wygram, co będzie jak przegram. Jestem bardzo ciekawy tych emocji wchodząc do oktagonu, bo każdy straszy, że sparingi to jest ciężko, ale walka to jest znacznie cięższa i ciężko mi jest określić, bo nie, pierwszy raz mam taką sytuację. Jeżeli wygram, to podejrzewam, że jasne, że tam uderzą endorfiny, ja będę przeszczęśliwy i będę mówił, dajcie mi przeciwnika, tak jak kiedyś był taki mem. Ale pytanie, co będzie z moją psychiką, jak ja przegram? Jak to będzie sprawdzian dla Watahy? Czy to jest naprawdę taka społeczność, która stoi za mną na dobre i na złe? Czy oni jednak powiedzą, a dostał od Błońskiego, weź krasnoludku, wracaj tam, kopać w ziemi. Nie wiem, jak oni zareagują i jak moja psychika będzie z tym reagowała. Bo na przykład wiem, że Adbuster przeżywa do tej pory trochę jakoś delikatnie tą porażkę z Malczyńskim. Bo mi nawet opowiadał. To bardzo ciekawe. Tak, znaczy opowiadał mi, że najważniejsze to jest nie rozpamiętywać tego. I ja nie wiem, czy ja nie będę miał tak, że jeżeli Adbuster źle powiedziałem, że ty jednak jesteś, masz to już za sobą, to cię przepraszam. Ale pytanie, czy ja nie będę tak miał, że wiesz, będę siedział i rozpamiętywał i się będę. Czy mi to nie odbierze jakiegoś pierwiastka męskości? Kurczę, przegrałem z Błońskim. Z Błońskim uważam i tak jest lepiej przegrać niż z Dubielem, ale no nie wiem, jak ja na to zareaguję. A ja nie wiem, co się wydarzy w klatce. Ja trenuję 2 miesiące, no do walki będą 3 miesiące. Kacper Błoński trenuje 6 miesięcy. Na pewno będzie miał większe umiejętności. Mam nadzieję, że nawet jeśli przegram, ale oczywiście wierzę, że wygram, to po mnie to spłynie, ale to jest, no nie znam swojej psychiki. To jest pierwsza taka sytuacja, nikt nie lubi przegrywać i nie wiem. Nie wiem, czy będę chciał dalej walczyć, jeśli przegram. No dobra, a jeżeli jeszcze mogę, to załóżmy, że jest scenariusz, że wygrywasz. Wchodzą te endorfiny, jesteś przeszczęśliwy, chcesz zabijać dalej. To powiedz mi, czy dalej myślałbyś o walce z Danielem, czy może pojawiłaby się jakaś inna osoba? Ja myślę o walce z Danielem, bo my mamy na tyle skomplikowaną relację, że fajnie byłoby ją oczyścić. I Daniel sam do mnie dzwonił na live, że chciałby takiej walki. Ale teraz podobno już tak niby się zapisał, uwaga, zapisał się do trenera, ale z tego co wiem, no to nie jest przekonany, czy by chciał jednak walczyć w tej federacji. Znaczy ogólnie, czy walczyć w klatce, bo już nie chodzi tylko o fame MMA, tylko po prostu o walki. Czy inny przeciwnik? Oczywiście, że myślałem nad innymi przeciwnikami. Myślałem na przykład o kamerzyście. To by było ciekawe, ale z drugiej strony tutaj jest konflikt trochę interesów. Nie? Kamerzysta tam oszukał trochę GBS, a tutaj GBS jest jednym z głównych sponsorów, więc pewnie by nie chcieli. Nie? Sorry, że ja tak wprost mówię, ale jasne, że może masz prawo mówić, nie? No, była taka sytuacja. No. Jakbym wyzwał kamerzystę do walki, to byście podjęli z nim rozmowy? Czy? Wiesz co, od GBS-a nie zależy to, czy my przyjmiemy kogoś do walki, czy nie. Ale na pewno gdzieś tam zasugerowaliby nam coś takiego. Nie? To myślałem właśnie o kamerzyście. No chciałbym takiego przeciwnika. Jak trzeba mieć głowę, żeby myśleć takie rzeczy, nie? Bo miał spodnie Louis Vuitton, ten Hybart. Więc to jest, z Hybartem bym mógł zawalczyć na przykład, bo ta sytuacja z Błońskim, ja Błońskiego, jak miałem z nim walczyć, to faktycznie była tam jakaś zła krew, ale teraz jest tak jakoś za miło i to też nie jest dobre, bo ja się będę musiał jakoś sztucznie nakręcać, żeby tu jest wojna, a bym chciał, żeby to przyszło naturalnie, że jest jakiś, walczę z jakimś twórcą, z którym mam faktycznie spór. No w ogóle Poland, oni nie wezmą walki. Tu by mogła być walka nawet 2-1, może bym przegrał, ale by to było ciekawe. Chciałbym na pewno walczyć z kimś, kogo nie lubię. Błońskiego trochę nie lubię, ale to jest zbyt delikatnie, uważam.
Jesteś tam jeszcze? A, jesteś. Jestem, słucham. Bardzo się cieszę, miło słucham. I to na live'ach, i to na materiałach, i na żywo przez telefon. Dzięki wielkie. Pozdrawiam wszystkich. Pamiętaj, kupuj pay-per-view z mojego reflinka, wtedy Boxdel mniej zarabia. No tak, no oczywiście, przecież to jest, wiesz, priorytet, nie? Nie może im się powodzić za bardzo. No, trzymajcie się tam ciepło. Dzięki wielkie. Pozdro, trzymaj się. No, na razie. Dzięki wielkie, cześć.